pozwól na to, by ktoś tobą manipulował, wykorzystywał twoje właściwości do swoich, może niecnych, ciemnych celów. Bo istoty mroku dokładnie wiedzą, jaką duszą jesteś. I już od samego początku jestem pewna, że próbują cię zatrzymać ze wszystkich sił. Próbują cię zniewolić, próbują cię zamknąć do struktur, schematów. A jeżeli to im się nie udaje, to w jakikolwiek sposób próbują ukraść twoje właściwości, wykorzystać je do własnych celów. Jednak poprzez nasze ceremonie już nie mają tak łatwo, jak miały wcześniej. Dzisiejszy 133 klucz dotyczy momentów, gdy coś jest inaczej niż zwykle. Tak jak mówiłam o tym na początku, byś zadał sobie to pytanie, jak reagujesz w sytuacjach, które są inne niż zwykle. Większość zwierząt tutaj na ziemi, szczególnie zwierząt stadnych, ale również większość ludzi tutaj na ziemi, reaguje według starego schematu. Ja bardzo często obserwuję to w magicznej oazie. Jeżeli zwierzątka się do czegoś przyzwyczaiły, szczególnie zwierzęta stadne, na przykład owce, że zawsze wychodzimy przez te same drzwi, że tam jest wyjście, że tam jest jedzenie, że tam jest woda, to one biegną w tym kierunku bez zastanowienia. I tak w większości ludzie mają również ten syndrom owcy, o którym już mówiliśmy na naszych ceremoniach, ten syndrom poczucia stada i również reagują w ten sam sposób, według utartych schematów, według utartych tradycji, według utartych wzorów i przekonań. Dlatego siły mroku mają tak łatwo, dlatego stworzyły systemy polityczne, religijne czy inne formy kierowania masą. Moja ulubiona książka to Wywieranie wpływu na ludzi profesora Cialdiniego. Już kiedyś ci o niej mówiłam. Tam właśnie takie sposoby sterowania masą są opisane i oparte na długoletnich doświadczeniach. Wierz mi, że doświadczenia naukowe to tylko jeden malutki procent globalnych doświadczeń, które prowadzą tutaj siły mroku. I siły mroku dokładnie wiedzą, że jeżeli stworzą tradycję, że zawsze tego konkretnego dnia tak i tak się zachowujemy, tak i tak się ubieramy, tak i tak działamy, to po jakimś czasie większość ludzi będzie tak funkcjonować. Dlatego mają taki niesamowity sukces w tym, by człowiek był człowiekowi wilkiem, bo wystarczyło stworzyć kilka różnych systemów, kilka różnych teorii i ci wierzą w to i walczą ze sobą. A gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Gdzie jest ten trzeci? Nie musi on być materialny. To mogą być właśnie istoty mroku, które korzystają na tej energii. Gdy tych dwóch się bije, to one z tego korzystają.